Donald Trump i Kim Jong-un podpisali deklarację kończącą historyczne spotkanie przywódców Stanów Zjednoczonych i Korei Północnej w Singapurze. Wcześniej przez niemal 40 minut obaj przywódcy rozmawiali wyłącznie w towarzystwie tłumaczy. Następnie dołączyli do swoich delegacji i prowadzili rozmowy w szerszym gronie. Donald Trump przyznał, że spotkanie z Kim Jong-unem było bardzo dobre, a relacje obu polityków są doskonałe. Północno-koreański przywódca dodał, że świat zobaczy poważną zmianę. Najprawdopodobniej dziś poznamy propozycje pytań do referendum konstytucyjnego. Andrzej Duda ma je przedstawić podczas posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju. Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta kilkukrotnie potwierdzali, że Andrzej Duda w lipcu złoży projekt postanowienia o zarządzeniu referendum. Do jego organizacji potrzebna będzie jeszcze zgoda Senatu. Prezydent chce, żeby referendum dotyczące zmian w Konstytucji odbyło się 10 i 11 listopada. Iran prosi Polskę o pomoc na forum ONZ i mediację ze Stanami Zjednoczonymi. Chodzi o podpisaną przed 3 laty umowę nuklearną. Ambasador Iranu w Warszawie zaapelował do polskich władz, aby skłoniły Stany Zjednoczone do przestrzegania zawartych wcześniej międzynarodowych porozumień. Na początku maja Donald Trump ogłosił, że jednostronnie zrywa porozumienie. Amerykański prezydent uznał, że nie zapobiega ono produkcji broni atomowej przez Iran. Polska od stycznia jest niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. Piłkarska reprezentacja Polski rozegra dziś ostatni mecz przed Mundialem. Rywalem biało-czerwonych będzie reprezentacja Litwy. Adam Nawałka zapewnia, że jego piłkarze będą dziś w lepszej dyspozycji niż podczas niedawnego meczu z Chile. Selekcjoner dodał, że najważniejsze, aby żaden z piłkarzy nie doznał urazu. Ważą się natomiast losy udziału w mistrzostwach Kamila Glika. Obrońca reprezentacji Polski weźmie dziś udział w testach przy obecności lekarza. Po nich ma zapaść ostateczna decyzja, czy będzie mógł on pojechać na turniej do Rosji.